Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Łukasz Kogut. Jesteśmy w firmie Garden System, w której chciałbym Państwu zaprezentować urządzenie marki Stiga, urządzenie dwufunkcyjne, aerator i wertykulator. Model SV415. Urządzenie wyposażone jest w bardzo mocny silnik o mocy 1500 W. Obudowa jest wykonana z wysokiej jakości tworzywa, które jest odporne na uszkodzenia mechaniczne oraz łatwo utrzymać ją w czystości. Mamy cztery duże koła, dzięki którym bardzo łatwo się manewruje, nawet po nierównym terenie. W górnej części obudowy silnika jest uchwyt, dzięki któremu mamy możliwość przenoszenia urządzenia. Szerokość robocza tego urządzenia to jest 38 cm. Regulacja wysokości pracy odbywa się za pomocą pokrętła, które jest zamocowane w przedniej części urządzenia. Kręcąc, unosimy urządzenie do góry albo opuszczamy na dół. Regulacja jest bezstopniowa i bardzo prosta. Każdy sobie z nią poradzi. Mamy klipsy, dzięki którym mamy możliwość ustawienia rączki na odpowiedniej wysokości do wzrostu operatora. W standardzie mamy dwa wałki. Wałek do wertykulacji. Jest to wałek, który jest z nożami. Noże są wykonane z wysokiej jakości stali. Jest ich 20 sztuk. Oraz drugi wałek. Wałek do aeracji. Są tutaj 44 sprężyny. Aby dokonać wymiany tych wałków, należy odkręcić dwie śruby za pomocą klucza, który jest w zestawie. Jest jedna śruba, druga śruba. Odkręcamy, wtedy wałek się poluźnia, wyciągamy go, bierzemy drugi wałek, na początku mocujemy go w dolnej części i przykręcamy za pomocą tych samych śrub, które są w tej chwili wykorzystane do zamocowania wałka do wertykulacji. Pamiętać musimy o tym, że wertykulację robimy dwa razy w sezonie, wczesną wiosną i późną jesienią. Wiosną najlepiej jest ją zrobić na głębokości około 3 mm, natomiast jesienią na głębokość 5 mm. Bardzo często klienci popełniają błąd i robią wertykulację głębiej, na głębokość centymetra, niektórzy nawet 1,5 cm, przez co uszkadzają system korzeniowy. Urządzenie zostało wyposażone także w kosz, bardzo pojemny, 50-litrowy, przez co mamy mniej pracy związanej ze zbieraniem materiału, który powstaje po wertykulacji czy aeracji. Rączka jest dodatkowo składana w dwóch miejscach, dzięki czemu możemy ją złożyć, zajmie nam mniej miejsca podczas transportu albo podczas przechowywania. Silnik, tak jak wcześniej wspominałem, jest elektryczny, w związku z czym nie wymaga żadnej specjalnej obsługi, nie musimy mieć oleju, nie musimy mieć benzyny. Pamiętać tylko musimy o tym, żeby urządzenie podłączyć do prądu pod odpowiedni przedłużacz. Wciskamy żółty guzik, podłużną dźwignię i urządzenie nam pracuje. Przy tym modelu jest fajnie to rozwiązane, bo dźwignia jest podłużna. Większość modeli podobnej klasy ma wyłącznik tradycyjny, gdzie jesteśmy zmuszeni do trzymania urządzenia cały czas prawą ręką. Tutaj dzięki temu, że rączka jest podłużna, możemy trzymać urządzenie lewą ręką, prawą ręką, możemy dojechać w trudniej dostępne miejsca. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam do kontaktu mailowego lub telefonicznego. Zapraszam także do odwiedzenia naszego sklepu stacjonarnego oraz internetowego garden-system.pl.